Witam, witam, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Powiem wam szczerze, że po tylu sytuacjach, gdzie miałem te negatywne nastawienie do gry, która nazywa się Cyberpunk 2077, a my jesteśmy w 2077 roku, nagrywając to w 2024 roku. LOL, nie mam tyle siły? 8. Aha. All nearby units. We got a situation in Watson. Roger, dispatch. What else is new? Aha, tam jest policja w górnym prawym rogu. Wskaźnik. Ej, powiem wam szczerze, że model jeżdżenia samochodem jest tu beznadziejny i mi się strasznie nie podoba. A i tu jest rzeczywiście większy trochę dystans. Aha! To są jakieś checkpointy, tak? Jest parę dzielnic tu. Czaję. Ej, to ta mapa nie będzie wcale taka mała, jak się wydawało. Się wydawało naprawdę maciupkie wszystkie. Wszystko. Maciupkie. Cóż mogę wam więcej powiedzieć? Nagrywamy sobie shortsy, robimy różne ciekawe rzeczy. Teraz może po prostu wiedzajmy. 8 odcinek. Co to niebieskie to jest? To jest police. Wow. Mam dwie gwiazdki. A o co chodziło z tym, że mam go zabić? Kurwa mać. Dlaczego zawsze tak jest? Zawsze tak jest, kiedy... Kiedy nic nie potrzebuję od nikogo, to nikt nie ma czasu. A kiedy ja coś potrzebuję zrobić i nie mam tego czasu, to każdy nagle w tym momencie na świecie musi pisać. Zawsze tak jest. Czy też tak macie? Ej, dobra. Ściga mnie... Ścigają mnie dwie gwiazdki policji. Co się wiąże? Jeju, ta gra jest beznadziejna, jeśli chodzi o to. Kamerę mi wypieprzyło. Wiecie, my wszystko widzimy na minimapie, nie? To też... Ja mam wrażenie, to mapa trochę pusta. Lol, ta tabliczka wyglądała, jakbyśmy w Warszawie byli.
i wiecie oznaczenia ulic. Powiem szczerze, lubię mrok i lubię noc. No to moim zdaniem być tego trochę za dużo. All nearby units. We got a situation in Watson. Roger, dispatch. What else is new? We'll be right there. Nie mogę strzelać? Kurwa mać, czy on wysiądzie w końcu, czy nie? Mam wrażenie, że ta postać reaguje z takim opóźnieniem. Spójrzmy na mapę. Tak mi się nie podoba. Mam wrażenie, że naprawdę tutaj opóźnienia są tak duże. Dajcie spokój. Dobra, czy ja cokolwiek z tego mam, że jak zabijam, dostaję jakiegoś expa czy coś? O, można przeładowywać w tym. Kurde, jakie skupienie. Trzy gwiazdki. Ten samochód może dużo nie wytrzymać już. Jeju, taki delay jest z tym klikaniem F. Klikam F i nic. Klikam F i nic. Ja pierdzielę. Już to się... A, ja mam przytrzymać. Wybrać punkt.
чтобы мы тебя не нашли. I to przytrzymać trzeba było. Dobra, teraz możemy się jakoś popisać. Idzie. Lepsze to my go widzimy. Kurde, oni mnie zabiją. Że szanse moje są małe. Wróciłem granat, którym się zabiłem. Co ja robię w ogóle? Z tego expa nic nie dostaję. Cyberpunk. Ej, bez kitu? Bez kitu my tu jesteśmy? Okej, przynajmniej uciekliśmy. Wow. Nie spodziewałem się, że będę z tamtego miejsca zaczynał. Dobra, pojedźmy tam, gdzie dziennik mi pokazuje. Jeju, model jazdy jest tutaj akurat spieprzony po całości. On po prostu się nie nadaje do niczego. No ale to już, no nie można być wszystkiego. Sorry.
Mój super pistolet, który nazywa się Dying Light. Powiem szczerze, że bardzo dużo zależy od tego, jaki mamy humor konkretnego dnia i na co mam ochotę zagrać. Na przykład myślałem po ostatnim dniu, kiedy nagrywałem, że to będzie bardzo dalekie, że będzie chciał mi się zabrać tego cyberpunka, a jednak powiem wam szczerze, że da się to wszystko lubić i dostrzec coś fajnego, jakiego można. Nawet jeśli nie jest to, powiedzmy, może mój vibe'ik do końca. Regeneracja zdrowia w walce. Your implants, they look half done. Done or not done? It is of no importance. A Bhikkhu does not defile his body through cyber modification. It is against the Platimoksha. And yet, they knew about this. For me, there is no return. Hold on. Somebody forced you. Not just me. My brother, too. They drugged us. Desecrated my body. And all the while... Night City to jest wynik Nowego Jorku, jakoby? How can you do this to a fellow human being and still mock them? How about your brother? He still with him? Yes. I was first. Then they were trying to decide how to modify him. You look like someone who can reason with these people. I beg you, please help my brother. I only Ciekawe. Hope it is not too late. I do not wish for him to end up like I have. Fine. I'll help. But just so you know, things might get ugly. Maelstrom doesn't mess around. There must be some other way. Help us, please. But without any bloodshed. I że tak powiem, mielibyśmy zrobić to po cichu. See what I can do. Either way, your brother's getting out. I do not know how to thank you. They're keeping him in a shop just north of here. You shall find it next to the road along the docks. Handlarze są, z tego co widzę. Aha, to jest tutaj obok. Parę metrów raptem. Można by powiedzieć. Powiem wam szczerze, że jak patrzę na swoją listę z gier, którą chciałbym zrealizować i nagrać na tym kanale, to jak na tym kanale już jest bardzo dużo, to będzie jeszcze. I jeszcze więcej. I jeszcze więcej. Oj, szkoda mi trochę tego, że właśnie sporo rzeczy zacząłem, a dużo rzeczy nie zakończyłem jeszcze i robi się z tego taki ser szwajcarski po prostu. Niestety.
cannot do this. The implantation is against my beliefs. Please, I do not want that. Niestety nie pykło mi. Chciałem odwrócić z porządku ich uwagę. Ej, tutaj w ogóle widzę, że większość rzeczy raczej uda mi się na full przejść. Ej, ta gra wydaje się dosyć prosta, bo zobaczcie, że my amunicji mamy dosyć sporo. Nie ma z tym jakiegoś problemu. Amunicji też mamy, przecież jak już dorabiamy, to możemy sobie... Możemy sobie sprzedać, możemy sobie kupić. Calm down. It's over now. I'm not with them. So, what are you doing here? What happened? I was walking by, caught some lame jokes about metal monks. Think about Maelstrom. They're never just joking. Nah. The truth, your brother sent me. He didn't want the same thing to happen to you. Jesteś cały. For coming to my rescue, but my life is not worth the death of others. One good deed does not justify the suffering you have sown. No niestety. You have committed evil in its purest form. I liked your brother more. What was I supposed to do? Read him a sermon? Maelstrom shoots first, then asks questions. You always have a choice, including not to act at all. That is the most difficult of the paths. I would prefer to lose the only body that I have than to live with the thought that somebody died on my account. Próbowałem. Leave me. I must catch my breath before I go. Dobra. To dokładnie czyścić te miejsca, bo nigdy nie wiemy, kiedy te eurodolary będą. Chciałem z początku zwrócić jakąś uwagę. What? I don't get it. Ale ma oczy. Tak powiem wam szczerze, szukanie ludzi, którzy nie mają takich implantów. A, to jest radio, po prostu. Dobra, skoro my już tu jesteśmy, a jesteśmy tu, pójdźmy sobie, może sprzedamy jakieś parę rzeczy, co? Halo. Czuję się trochę, jakbym był w Falloutie Trójce, nie New Vegasie. Vegas uważam, że Vibe był fajniejszy. Byśmy trochę w Trójce byli. Bo my mamy określoną wagę, jak rozumiem, tak? Tak, 200 kilo. Taki. Podwójna strzelba. Wszystkie przedmioty. Modyfikacja broni typu power. Nie, my sobie może w szczepę będziemy lecieć. Kiery też nie potrzebuje. No i dobra, sprzedałem jakby, tak? Gdzie mamy kasę teraz? 18 tysięcy euro dolarów. Tu weźmy sobie ten pistolet maszynowy. Puste miejsce na lunetę. Wiecie co? Ulepszymy sobie może coś. Skoro mamy tą kasę, to warto by było ją w coś, tak powiem, inwestować. Chociaż nie wiem, czy na te modyfikatory będzie mnie stać.
Dobra, weźmy sobie i odpalmy. Co tu mamy? Dying Light. Wsparcie. No dobra. Miejsce na lunetę do pistoletu. Tak, bo to będzie do pistoletu się dzieliło, czy nie? Amulet wylotowy, broń krótka. Pistolet typu power. Pistolet maszynowy typu power. Pistolet typu power. Plus 20 zmniejszenie obrażeń. Paraxa. Proponuję, nie wiem co kupuję. Dobra, starczy mi. I weźmy sobie... O. Dobra. Dwa modyfikatory mamy. Także wiecie co, myślę, że w sumie w tym odcinku udało mi się, że tak powiem, troszeczkę zrobić. W następnym odcinku pobiegamy sobie i żeby poznać troszeczkę zadanie poboczne porobić. Coś tam liźniemy, nie? Także... Panowie policjanci tu są. Aha! Daję. Daję bajerę. Dobra. Dzięki za oglądanie. Woda tutaj nie jest radioaktywna. Chyba nie jest radioaktywna. Dzięki za oglądanie.